Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagramy w Deluxe Ski Jump 4 i kontynuujemy sobie naszą serię. Równo po tym odcinku będę nagrywał kolejny odcinek, biorąc do niego niki z piątego odcinka. No także w następnym odcinku nie będzie tego osób z tego odcinka. I też nie będę już brał pod uwagę tego, kto był, a kto nie, bo po prostu wrzucam wszystkich po kolei jak leci. No i dobra, także zaczynamy sobie. Przed tym odcinkiem za bardzo nie trenowałem. Tak, stan zawodników jest taki, jest to spod spod czwartego odcinka w takim razie, tu są ludzie, tak? Czy ja coś, numery pomyliłem? Nie, chyba nie. Tu są chyba spod czwartego, to co było tam 20, to co w poprzednim odcinku była ta sama lista, tylko że to jest kontynuacja, czyli kolejne 10 osób, bo tam wtedy 20 osób spisałem. spisałem. No i dobra. Tacy ludzie, nie zawodnicy, tylko skocznie. Skocznie takie, planica Saporowa, 5 kolejnych. I nam później zostanie tam te kolejne jeszcze 4 tylko skocznie. No, no i przed odcinkiem, między odcinkami nie grałem, bo w Minecrafta grałem. zaraz przed odcinkiem sobie kilka razy tylko na treningu zagrałem. Wow, coś mój mózg dzisiaj jest powolny i nie mogę ogarnąć, za szybko się wszystko dzieje. Ale to też jest planica, tu jest duża prędkość najazdu, więc no nic, trzeba się skupić tylko. Kładź się, bardzo płasko. Ledwo do niebieskich. No tak, formy nie ma, no co tutaj ten, codziennie się nie gra, no to nie ma co oczekiwać, że będzie jakoś daleko specjalnie, ale może trzeba walczyć mimo wszystko. Dobrze! W czerwonym obszarze doleciałem do czerwonego obszaru, więc jak na mnie to jest dobrze. W sensie dobrze, że jest postęp, a nie że, że każdy kolejny skok jest taki sam, tylko że każdy kolejny jest lepszy. Oj, nie wiem, czy za mocno się nie bujłem. Aj, się bujam. Da! Brakło 83 cm. A wiatr beznadziejny. Ale mi pykło fajnie. Taki niemy okrzyk miałem. A mi się wydawało, że taki kiepski lot, bo się bujałem. A, za bardzo do tyłu. Za bardzo się do tyłu odchyliłem teraz, ale 195, nie jest źle. Skoczkowie nadal są chyba na tym poziomie 910, bo tego nie zmieniałem. Tylko zmieniłem niki, oj, chyba za późno. Troszeczkę. Dobrze, ale trochę wyciągnąłem. 180 średnio. Senior 180, czyli drugi raz on pod rząd skacze, tak jakby. Oj, tu się za bardzo bujłem do przodu już. Prawie ledwo do niebieskich, nawet nie doleciałem do niebieskich, 164, masakra. No, senior to już pod emeryturę teraz poleciał. Junior może walczyć o tego tę średnią pozycję. Kurde, za bardzo się nachyliłem do przodu. Przed lądowaniem zaraz. Ale ogólnie nie było źle. Dobra, teraz zwykły knitek. Miejmy nadzieję, że jemu się uda. To też coś kiepsko. No, słabo. Raz się tylko udało tak ładnie. No i mamy Igor Bednaski, Maslana TV i Master Sweet na pierwszych trzech miejscach. Na podium w sensie. No, knitek pierwszy. No, knitek, który jest najwyżej, jest na czwartym. Na szóstym. A reszta tyły trzyma. No to niedobrze. O! Wiko jest jednak pierwszy. Nie kliknąłem. Nie poczekałem, aż on skoczy. Dwa razy miał najdłuższy skok. No nieźle. No dobra. Tak to się ma po pierwszym. Po pierwszej skoczni. No i lecimy dalej. Sapporo. 134. No. No i także tego jeszcze jutro. Będzie pierwszy odcinek z nowej serii z Minecraft. Także zainteresowanych zapraszam. Nie będzie to jakoś nie wiadomo jaka seria, bo no jednak mój komputer aktualnej wersji tak za bardzo nie ciągnie dobrze. Ale coś tam się pobawię.
nim jakąś inną gierkę wyczaję, to żeby do nagrywania, to myślę, że będzie dobra rzecz. Na taki międzyczas. Auć. Dobra, mają trzecie i czwarte miejsca. Po kwalifikacyjnej zobaczymy, jak będzie po pierwszej serii. Knitek senior. Teraz słabiutko. Ale jeszcze i tak wyciągnąłem dość daleko. Chyba. Pomimo tego, że wybicia za bardzo nie było, tylko takie wyśliźnięcie się. O, ten się za bardzo na sztorc ustawił. Na początku. I teraz zwykły knitek. W wieku średnim, tak zwa. Tak jakby. O, tutaj tak agresywnie, ale dalej już, ładnie. 129, w sumie tyle co w kwalifikacyjnej. Tylko nie wiem, czy to on tyle miał, czy kto inny. No mi idzie niezbyt dobrze. O, teraz tak agresywnie poleciałem w sumie. I się płaciło. Brakło 2 metry do rekordu, ale 132 jest. Dość ładnie. Ten co miał najgorszy pierwszy skok. Muszę się jednak bardziej nachylać. On wtedy jest takie wrażenie, że poleci mniej, bo on się tak jakby ten szybciej leci w dół, ale on też szybciej leci do przodu, więc automatycznie dalej doleci. To takie. Tak mówię, jak to czuję, bo na pewno ci co grają, to wiedzą doskonale, jak to jest. Jej! O metr poprawiłem rekord. No i dobra. Tu. Pięknie pierwsze miejsce. Wow. No i po drugiej skoczni już troszeczkę to się ma inaczej, bo pierwsze miejsce ma Knitek Exequo z Vico 200, później na trzecim miejscu ma Slana TV. Senior na 12. Auć. Troszkę daleko. Valdifiemme. Okej, ciśniemy. O! Piękny zimowy klimat. Za oknem drzewa puszczają pięknie młode listki, a tutaj mamy śnieżyce. Oj, coś mnie to tak przegibało, że nie wiedziałem jak lecieć. Niby wiatr z tyłu, a tak mnie wygibało na boki. Okej, w miarę. Dobrze, i lecimy dalej. Ojej. No kto znowu przyszedł? Zawsze ktoś przychodzi, jak ja nagrywam. Co jakiś, nie wiem, mam guzik, zapraszam. Okej, kontynuujemy. A, po co się w lampkę patrzyłem? Teraz mam mroczki przed oczami jakieś. Lecimy, Knitek Senior. Pierwszy lot z serii pierwszej. Oj, chyba trochę źle z progu wyszedłem. No, nieco źle. Dobrze, to Knitek Senior idzie już na sam dół, wraca na swoje miejsce. Junior powinien walczyć. Dzisiaj się coś bardzo niekorzystny wiatr ustawia cały czas. O, ładnie. O, rekord! A tak na lajcie to poszło. Czy ja naprawdę już dojrzałem do tej gry? Choć częściowo. No teraz już za późno. Dobra, to Junior na tej skoczni powalczy. Teraz znowu spóźniłem wybicie. Senior. To senior pewnie teraz jeszcze rekord poprawił, on tak lubi. Najpierw skoczyć bez nadziei, a później poprawić rekord. O, jakbym troszeczkę się bardziej do przodu nachylił, to by tak było. Dobra. I teraz najważniejszy, czyli junior.
On musi pięknie skoczyć. Oj, no to skoczył. Dobrze wylądował. 90, no to porobione. No i po tej skoczni mamy Mateusz Książek, Maslana TV i Wiko 200. No ci panowie się tutaj na podium umiejscowili. Jeszcze Knitek może tutaj Wiko wygryźć, albo nawet pewnie lepiej, bo jeszcze nam dwie skocznie zostały. Senior już nie powalczy, bo jednak 100 punktów, 110, ponad 110 punktów różnicy, to jest już zbyt duża różnica. Także lecimy dalej. Tu. Valdi Fiemme, 134. Teraz bez jakiegoś... No nie, nachyl się do przodu, co ja robię? Wiatr niekorzystny, ale no, przydałoby się przynajmniej mieć dobrą postawę, żeby to polecieć tyle, co się powinno przy danym wybiciu. No, podnieś te narty. Kurde. Dupsko uciekło. Jejku, jak on się tam strasznie poprzekręcał na wszystkie strony. Nieprzyjemnie to wyglądało. O, tutaj coś... Nie, tak się zapowiadało, dobrze wydawało mi się, że będzie ten, ale... Ale jednak nie. Ojejku. O, teraz tu się coś ładnego szykuje. Tak, tylko że lot chyba poprałem, bo coś to tak leciał dziwnie. No nic, no zdarza się. Dość często. Atakuj! Dobrze. Podoba mi się to. Knitek pierwszy jest po pierwszej serii. Fajnie. Wiko 200 nadal walczy. Chociaż... No tak, walczy, no. Nadal jest tam gdzieś w czołówce. No, w drugiej serii poprawił się senior. Jak zwykle. Teraz junior. Oj, przekręciło go na bok. Nie wiem, jak lecieć. Początek czerwonej strefy. Słabiutko. Dobra, no i teraz walczy o honor, o prestiż Knitek. Auć. Gdyby nie ta wywrotka, świat byłby lepszy. No i podium pozostaje, te same osoby pozostają co były, tylko Wiko z Maslana TV się zamienili miejscami. I mają tylko jeden punkt różnicy, więc no, tu jest ostra rywalizacja. Mateusz nie daje za wygraną, dwa razy pierwsze miejsce, raz drugie, raz bez podium, ale dzięki, mimo wszystko, no, pierwsze miejsce i to bardzo solidne. No to Villach, ostatnia skocznia tego konkursu, tego spotkania. No i walczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Okej. Piąty rekord, ale odległość nawet w miarę. Tam nie było na co patrzeć chyba, co tak mi się wydaje. On się chyba przekrzywia, jak ja nierówno kliknę dwa przyciski przy wybiciu, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale to jest możliwe. Chociaż nie wiem. Słabo, słabo. Senior jak zwykle. Seniorem jak zwykle. Nie wiem, jak to jest, że ja tymi doników się ustawiam z umiejętnościami. Z wyczuciem i ze wszystkim. Oj, za bardzo się bujnął do przodu.
Jakby się tam utrzymał na tym takim pomiędzy stanie, to by było dobrze. Kurde, też słabo. 90. Jak teraz? Słabiutko. Został jeszcze nam do skakania junior, który w sumie w tym konkursie, na tej skoczni mu najlepiej na razie poszło ze wszystkich. Może pójdzie mu tak jeszcze drugi raz. No nie, wywalił się. Druga skocznia. Drugi raz to samo zrobiłem. A byłby... Gdzie byłby? 92. Trudno określić. 92-92, czy ktoś jeszcze miał taki wynik? No przypuśćmy, że Rolex miał podobny. No i miał 200, no to byłby nad Rolexem pewnie. O ile noty by starczyło, miałby trzecie miejsce w sumie. Nawet o pierwszy by mógł walczyć. Jakby tam metr więcej było. Nie, pierwszy by mógł, jakby się okazało, że ma noty lepsze od Vico, to by pierwszy miał miejsce. Ale się wywaliłem, więc no nie ma co gdybać. No i ostateczny rezultat. Mateusz Książek, Vico 200, Igor Bednaski, przepraszam. I jeszcze przepraszam, o ile jeśli jakiś nick faktycznie pomyliłem, ogólnie tutaj napisałem źle, bo ja to miałem na kartce wypisane, tydzień to leżało i teraz to przepisałem, więc nie wiem, czy ja tu coś nie pokręciłem. Ale tak czy siak, Maslana TV no wypadł z podium. Po ostatniej skoczni wypadł z podium. No i Akniitek te miejsce zajął, o reszcie no szkoda wspominać. No i to by było na tyle w tym odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do usłyszenia w kolejnym.